Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Obcego Izolacji. I ostatnio byliśmy właśnie w tym miejscu, gdzie zdobywaliśmy jakieś takie dziwne urządzenie, chyba deszyfrujące. I powiem wam, że chyba warto tutaj szybko... Trzeba tu szybko działać. Czyli tak, bierzemy to i spadamy gdzieś, gdzie nas na pewno nie zauważą. Bo tutaj stać to jest najgorsza opcja. Także powtarzamy ten moment. A oni stamtąd wychodzą. Damn! Mogłem leść przecież na prawe schody, ale jestem debil. Najwyżej powtórzymy jeszcze raz. Okej. Sorry, że tak nic nie mówię. A mam nadzieję, że mnie nie usłyszeli. Ale jestem hardkorem, co? Hey, I think she went downstairs. Come on. I'm not going down there. No way. She's got your hack tool. It didn't work. We'll find another way up. We've been here too long already. O Jezu, 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 Jezu. Chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się. O, dobra. Schowałem się. Gdzieś jestem. Zielonego pojęcia nie mam gdzie, ale jestem gdzieś. Dobra. Czyli tak. Wzięliśmy to urządzonko, ale nasza kochana Ripley mówi, że no, nie do końca to działa, czegoś nam potrzeba. Zobaczmy czego tak naprawdę. Excel twierdził, że wierzy tak, poszukaj karty danych w dziale obsługi technicznej. Poszukaj karty w dziale obsługi technicznej. I gdzieś tu jest okrąg taki zrobiony, że gdzieś mamy tutaj tego szukać, tak? Oni w takim razie się boją zejść na dół i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Ja się kłócić z nimi nie będę. Mam nadzieję, że tutaj... What? Kuciak! Taki sam jak był na Torensie. Teraz się zacznie zabawa. Mam rewolwer i 6 kul. Więc dziurę po kulach zrobimy. Będzie cacy. Nikt nas nie powstrzyma. Dobra, ale mamy save-ola. Save-ol to jest naprawdę wybitna rzecz tutaj w tej grze. Warto zapisywać z tego względu, że pewnie wiele razy będę powtarzał jakiś element, jak już przyjdzie i przyjdą ludzie, których trzeba będzie unikać i przyjdą... Zaraz. I przyjdą obcy, prędzej czy później przyjdą, w sumie to już przyszedł tam wcześniej, ale teraz go nie widać. Także zamknięte drzwi, tutaj jest z kolei szyb, który pewnie też gdzieś tam prowadzi. Zaraz. Nie tędy droga. Ale tam też było czerwone. Tu, nie? Czy mi się zdaje, czy w tych szybach wentylacyjnych w tym momencie ktoś sobie tam po prostu chodzi? Mam nadzieję, że to nie nasz przyjaciel łopcy. Ale zaraz, może tak sprawdzę te napisy. Tech Workshop. Okej, no to w tym miejscu chyba. Boże, jak te szyby się otwierają. To jest tak irytujące. Błędne urządzenie. I co? Nie mam urządzonka, które jest potrzebne tutaj, tak? Znajdę życie. Zamknięte drzwi. Chyba, że w tym pokoju, którym zdobyłem rewolwer, jest też coś innego, co mógłbym sobie chłapsnąć. Zaraz zobaczmy. Może jakieś coś jeszcze jest. Tu jakaś karta. Potrzebna tam była, nie? O, właśnie! Karta jakaś tam gdzieś była pod tymi.
pod zapiskami, przepraszam. No to w takim razie użyjmy sobie tutaj karty, jeżeli jest takowa wymagana. Mam nadzieję, że to akurat mi da dostęp i dało, proszę bardzo. Teraz tak, co ja tutaj mogę znaleźć ciekawego? Aha. Identyfikator. Zastanawiam się, po co dokładnie są te identyfikatory. Albo przeoczyłem samouczek, albo... O, ktoś tam siedzi. Zdobyto schemat. Zobacz w menu kołowym. Apteczka, raca bomba dymna. No nice. Dobra, weźmy sobie wszystko, oczywiście. O. Części. Amunicja do rewolweru, to jest super opcja. Na pewno będzie nam się taka przyda do walki z ludźmi. Czy ja coś tu mam? Części, super. I tu już sprawdziłem. Sevastopol Works Archive. Oh god. The flight recorder. A, czarna skrzynka z Nostromo. What? Brak danych. Co za obrazeczki? Pliki uszkodzone. No, przepraszam, Ripley. O. Chyba się zezłościła. Jak ja lubię, jak coś jest zaznaczone... Aha! Czyli mi nas tutaj uwięzili. Ruszę. Aha, nacisnąłem. Ciekawe, co się stanie, jakbym tu wszedł. Ciekawe, co by się stało, jakbym tam wszedł. Między to. I patrzcie, i się kolejne zielone zapaliło. Nigdzie indziej się zielone nie zapaliło, tylko tutaj. Że niby co, że muszę tutaj... A bo to są archiwa, dobra. Ciekawe, jakbym między taką gablotkę sobie wszedł. I kolejne zielone. Ha. A od tej strony się da to jakoś, nie? Nic się nie da. O, jak mi ładnie świecić pomarańczowym po oczach. Ty kurde. To jest karta danych. W takim dziwnym pojemniku była karta danych. Zdobyto kalibrator dostępu. Uzyskano pierwszy poziom. Czy tam było napisane? Skakuj windę do działu łączności Sigson. Czyli to była ta winda, przy której ta kobieta była. Dobra, uzyskaj dostęp do systemu kodu za pomocą L oraz użyj RX, by wpisać kod. Aha, dobra, czyli muszę takie same znaleźć, tak? Jakie fajne! Jakie fajne. Ciekawe, co by się stało, jakbym złe wpisał. Bądź nie zdążył. Zaraz, bo jeszcze tutaj nie byłem. Tutaj już wszystko zebrałem. Jeszcze tutaj jest jakiś paniuś. Kiepsko został potraktowany, no ale coś... Osiągnięto limit części. Czy ja w tym momencie mogę coś stworzyć? Na przykład, nie wiem, apteczkę? Które to są części? Aha, części 100, czyli potrzebuję 10 części plus konkretne elementy, by stworzyć jakiś przedmiot. Dobra, kumam. Weź etanol. No niestety etanolu w tym momencie nie mogę zrobić. A znaczy nie mogę wziąć, ale etanol mogę włożyć tutaj. Jest super. I teraz mogę etanol wziąć. Nie, nie. No osiągnięto limit. No osiągnięto limit. No co zrobisz? A, czyli 100 części tylko mogę mieć na raz. Okej. Dobrze wiedzieć. W takim razie tego nie. Granat hukowy. Zdobyto dostęp. Czyli mamy kolejną rzecz, którą możemy sobie tworzyć. Tutaj mam kalibrator znowu dostępu. Zobaczmy, co znajdziemy w środku. O, jest. Zobaczmy, co znajdziemy w środku. To jest to. Strasznie dużo czasu jest tak naprawdę na wpisanie tego kodu. Więc nie widzę tutaj problemu. Ładny pokoik. To jest szafa, w której można się schować. I części również mam już full. Identyfikator. And God knows how many corporate confidentiality agreements and come up with zip. Nothing except the Weyland-Yutani logo and an empty readout. Now, these things are built to last. So either someone on board the Nostromo asked its mother core to wipe it clean, or
or somehow the data's been corrupted before it got here. Care to fill me in on why this was a priority job? No proszę, czyli albo ktoś na Nostromo zlikwidował zapis z czarnej skrzynki, albo te dane uległy uszkodzeniu. Albo te dane uległy uszkodzeniu trochę wcześniej. Bądź w trakcie transportu tak naprawdę. Okej, zapiszmy sobie grę. Jeżeli mamy już nowe urządzonko, które możemy się popisywać. Zastanawiam się nad jednym. Czy jak ja sobie tak tutaj biegam, to czy w tym momencie wyłącz blokadę, aha, bo jak tam weszliśmy, to niestety, ale blokada się uruchomiła, tak? Czy tu były jakieś zielone napiski? I też potrzebny jest kalibrator dostępu, czyli wcześniej nie mielibyśmy tutaj dostępu, ale teraz z kalibratorkiem mamy, okej. Zastanawiam się, czy jak po prostu sobie tak biegam, to czy w tym momencie obcy może spokojnie na nas wyskoczyć? Czy to jeszcze nie jest jego moment, to nie jest jeszcze jego chwila prawdy, tylko w tym momencie na przykład będziemy się cały czas zmagać z ludźmi. Dziwne, nie? Sewastoling. Zobaczmy, co tutaj zapisali sobie. Osobiste archiwa. Terminalne na stacji Sewastopol. Szefie, dobra wiadomość jest taka, że archiwizacja wewnętrzna poczty Sewastopolu związana z zamknięciem bazy jest już w 80% ukończona. Słaba wiadomość jest taka, że osoba, która montowała system, chciała zaoszczędzić na sprzęcie i mieliśmy kilka wycieków. Okej. Okay. Zapomniane poprzez odosobnienie. Stacja kosmiczna. Androidy już dawno przestały spływać, a przestarzała SI nadzorcza od Apollo cały czas się psuje. Nazywam się Julia Jones. Mieszkałem w Sewastopol 2 miesiące. Dobra. Jeżeli chodzi o dźwięk, nie ma nic i o użytkowe też nie ma nic. Nie czytam niektórych wiadomości z tego względu, że one są... Tak wybiórczo, można powiedzieć, czytam, bo niektóre wiadomości są chyba tylko tak, żeby po prostu zaciekawić. Ale ja chcę przeżyć głównie, a nie tutaj być zaciekawionym. I mieć kontakt wreszcie. Czy ja mogę to tutaj wrzucić? Aha, tu jest już wrzucone. W bombę dymną. Aha, w granat hukowy nie mamy chyba tego wrzuconego. Czy tutaj nie ma etan? Oh yeah. Tutaj nie ma etanol, a w apteczce, apteczkę mogę wrzucić ten etanol? Nie, nie mogę. W takim razie etanol niestety. Chyba, że stworzyłbym przecież... No, głupi jestem, nie? Przecież mógłbym stworzyć po prostu tą bombkę. I by było tyle. Pytanie, czy bomba dymna jest mi potrzebna do życia. Aha, i tak osiągnięty jest limit, bo przecież... Aha, dobra. Jestem głupi jak... No, teraz mogę wziąć. Nic się nie zmarnuje. Mam nadzieję, że w przyszłości... Że w przyszłości też tak będzie. Okej. Okay. Kolejne rzeczy majne. Czy sobie tak pochodzę? Po drugie, gdzie ja mam w ogóle cel? Cel jest gdzieś przy mnie tak naprawdę. Pusto. Tu też pusto. Tu jest jakaś winda. Ale najpierw sobie to usuńmy. Gdzie ja miałem ten cel? Zaraz muszę jeszcze raz sprawdzić na mapce. Ten cel był gdzieś dalej, ale czasami nie mam mapy odkrytej. Być może nie zwróciłem uwagi na jakieś miejsce. Aha, to jest to przejście, dobra. Nie, takim... To się muszę wrócić, tak? Gdzieś tutaj, skakuj windę do działu łączności Sixon. Wykrzyknik jest jakiś, tak? Dobra. O, jest.
Dlaczego? Ty luju. Będziesz nam na głowę zeskakiwał. Oh, come on. No nie, i patrzcie ile tych otworów nad głowami mamy. Ile on ma możliwości, żeby na... Ale powiedzcie mi, jakim cudem do jasnej ciasnej typek nie zauważył nas, nie wyczuł nas w momencie, gdy ona krzyczy na tym filmiku i kopie kurna ziemię, przewraca jakieś tam notesy. Patrzcie ile tych dziur jest tutaj, dziur kurde jest na tym suficie, z których on może wyskoczyć. No ja nie rozumiem tego. Wentylacja jest na wysokości, no nie wiem. Kolan, nóg, tak? Wentylacja jest też górna, także nie czaję, kto ty myślał o tym, jak to projektował. Tutaj wszędzie są. Dobra, wracam górą. Wracam skąd przyszedłem, bo tak naprawdę mamy dojść do tej windy chyba, która... przy której znaleźliśmy ten czytnik, czy ten odblokowywacz, powiedzmy tak brzydko. Kalibrator dostępu, tak się profesjonalnie nazywa. Ale to jest wybitnie mi nie na rękę, że ten gość się pojawił akurat teraz, w momencie gdy mamy problem z ludźmi. Naprawdę. To jest ciężka sprawa, bo problem z ludźmi plus problem z alienem to jest ogromny problem. Także bardzo średnio mi się to widzi. No, powiem wam, że zrobił sobie tutaj niezłą rzeź. Gdzie idziesz, potworku? Aha, wskoczyłeś sobie do szybu tam, gdzie ja właśnie idę. Brawo, git dla ciebie. Co za... Dlaczego? Dobra, patrzeć nad głowę. Czy tak, samo patrzenie nad głowę raczej mi nic nie da, bo tylko dojdzie do tego, że się spotkamy twarzą w twarz. Można wręcz powiedzieć. Znaczy, można tak powiedzieć, że im zrobił z dupy jesień średniowiecza. Nie trzeba było do niego strzelać, a tak to zazłościliście obcego. No i co? Jesteście denatami. Akurat sobie pójdę po nich. Kij z tym, że on na mnie gdzieś wyskoczyć może. Chociaż nie, tędy nie wyskoczy, bo chyba tak wysoko skakać nie potrafi. Ale bardzo chętnie bym po prostu przeszedł po nich i wziął od nich amunicję do pistoletu. Z tego względu, że ona mi się może cholernie przydać. Ale bardzo bym nie chciał robić hałasu. Żadnego hałasu. No, no, no. Super. No części już nie potrzebuję. Ewentualnie mógłbym wejść tutaj. No nie będę... Ani mi się waż nawet dotykać kurde tego radia. Jak mi odtworzysz, a on tutaj przylezie, to bym cię chyba kurde zabił. Replay. Środek spalający, zaraz. Środek spalający... Możemy dać tutaj. Myślę, że... wzięcie apteczki po spotkaniu z obcym raczej mija się z celem, co? Znaczy, raczej chyba nie będziemy mogli wziąć apteczki po spotkaniu z obcym. Dobra, Six and Communications, to jest tutaj, tylko teraz tak. Byle... Są dzikie dźwięki. Byle tylko nie zostać przyłapanym na tym, że my tutaj coś robimy, bo chyba obcemu może to się nie spodobać. Ewentualnie jeszcze to klikniemy. I dobra, teraz tak, otwieraj się. Alohomora. A ja chodzę tu. Nara. Mam nadzieję, że w windzie nas już nie jest w stanie złapać, nie? No i dobrze. Ola Boga.
Powiem wam, że to nie jest nic przyjaznego, bać się takiego obcego. Myślałem, że to będzie troszeczkę mniej straszne, jak ja będę wiedział, sobie człowiek wbija do głowy, nie? I głupek. Nie, to jest tylko gra, to jest tylko taki obcy zrobiony na potrzeby gry, to jest, on jest wirtualny, jak na ciebie spadnie, to masz checkpoint i w ogóle. No super. Ale tak naprawdę jak przyjdzie co do czego i kurna on ci łazi między nogami albo gdzieś koło ciebie, to po prostu można się obsrywać. Nie no, serio, bardzo ciekawy klimat ma tutaj, jest taki, takiego zdenerwowania, takiej niepewności, prawda? Chyba, że, no nie wiem, można by było biegać i unikać tych właśnie dziur, co są nad głową, ale myślę, że prędzej czy później to ten typek wreszcie na nas zeskoczy. No, zaktualizować mapę możemy, super. Recepcja. No cóż tu mamy za recepcję? Dzień dobry, pan recepcjonista. Hello. My name is Ripley. Amanda Ripley. I need your help. Please take a seat. Someone will be with you shortly. To są syntetyki. No, na dole jest jakaś ta. Proszę usiąść. Ciekawe, gdzie mam usiąść, kurna, taki jesteś. Tak jest. Ale zaraz, czujnik. Mamy czujnik chyba już full. W takim razie sprawdźmy, jak wygląda czujnik. Czujnik wygląda tak, okej, okay, dobra. W takim razie możemy sobie wziąć ten czujnik. Okej. Okay. W sumie to tak naprawdę... Mogę sobie potworzyć tak w sumie parę rzeczy. Żeby mieć możliwość brania kolejnych elementów tutaj, tak? Też sobie stworzymy. Bombę dymną, no niekoniecznie. Bombę dymna, czy bomba dymna nam będzie jakoś super potrzebna? Ja bym raczej leciał w apteczkę, bo to może nam być prędzej czy później potrzebna. Jeżeli taka apteczka tutaj jest do zrobienia, to myślę, że apteczka będzie tutaj naprawdę potrzebna. Halo? Mam jakieś dziwne wrażenie, że teraz jesteśmy w takim przyjaźniejszym miejscu, z tego względu, że... No nie wiem... Te drony tutaj są, opiekują się nami, czy coś? Aha, to jest tylko takie przejście. Okej. Okay. Cześć. Can I help you? I need to get into comms control. It's urgent. That is a restricted area. It's an emergency. Don't you realize what's going on? Apollo has the situation in hand. Your registration is almost complete. Forget it. I'll find my own way in. I wouldn't advise it. Odradzam. Sam się odradź. Dostanę się do pokoju łączności, tak? Gdzieś w tamtym kierunku nam pokazuje mapka. Dostanę się do pokoju łączności. Tu jest wszystko pozamykane. Tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic. Tu jest zamknięte. O! Jakiś pokoik otwarty wreszcie. Tutaj sobie znajdźmy części. Super. Some kind of tracker. A, to jest ten słynny czujnik ruchu. To jest ten słynny czujnik ruchu. O Boziu, i padr drga. Idzie stąd. Co za patafix. A, coś tam było jeszcze do wzięcia. Części, super. Będę mógł tworzyć następne rzeczy. Raca. Czy coś tutaj jeszcze jest? Zawsze mam dziwne wrażenie, że pod kółkiem jest czujnik. Na czujnik mamy osiągnięty limit miejsc. Czujnik... czujnik sobie wsadzimy tutaj, środek tutaj sobie wsadzimy. Można zrobić to tak naprawdę, tą bombę dymną. I jeszcze jeden taki czujnik sobie tutaj włożyć na przykład to. Super. Środek spalający, strasznie dużo tego jest. I etanol jeszcze gdzieś możemy wrzucić. Czy etanol nie był tutaj właśnie? Dobra. I mamy komputerek. Zobaczmy, zalogujmy się. Czy możemy się zalogować, bo jeżeli Apollo kontroluje ten cały system. Blokada drzwi. Zamknąłem ręcznie drzwi na górę. Nie chcemy, żeby zdarzyły się jakieś wypadki do czasu, kiedy dojdziemy... Co się tam dzieje, szef? Błąd. Tutaj jeszcze mamy jakiś. System plików uszkodzony. Udostępnienie nasz manifest.
Nie chcemy wam pokazywać nowego świata, chcemy byście odkryli go razem z nami. W Sixon staram... mała gadka korporacyjna, można powiedzieć. Nasze pierwsze kroki w kosmosie, jutro razem kosmiczna odyseja firmy Sixon. Znowu jakieś tam, można powiedzieć, brednie korporacyjne. Gdyby nie Sig Edson, przestworza wyglądałyby dziś zupełnie inaczej. Faktycznie, zrozum proszę. No proszę, czyli ktoś poszedł na górę sprawdzić, co się dzieje, bo do końca nie wiadomo było, co się dzieje. Okej, czyli zaczyna się to już robić Human Employee. Czy ja dobrze idę? Dostanę się do pokoju łączności. No pewnie tak, jeżeli tutaj trzeba było przywrócić. W ogóle pad mi drga. I to mnie denerwuje. O, sejwik. To mi jest potrzebne. Dokładnie w tym momencie jest mi potrzebny save. Tego chciałem. Za dużo przeszedłem, żeby stracić to. Mam nadzieję, że łopcy na mnie nie będzie polował. Okej, dobra, tutaj sobie skończymy. Pójdziemy sobie dalej w następnym odcinku, także dziękuję wam bardzo serdecznie za wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.